pan inicjatorem zmian w dzisiejszej uchwale dotyczącej wprowadzenia opłat na targowisko? Na czym to polega? Po prostu na ostatniej komisji urbanistyki wpłynęło takie pismo, które zostało przesłane do członków komisji urbanistyki. Między innymi ja rozmawiałem z przedsiębiorcami, rozmawiałem z ludźmi, którzy handlują na targowisku. Rozmawiałem też z panem przedsiębiorcą, panem Jackiem Jaworskim. I dzisiaj na sesji Rady Miejskiej w Nysie pan burmistrz Kordian Kolbiarz będzie pozytywnie uchwałą, swoją autopoprawką. Chodzi o to, żeby nie zwiększać opłaty targowej, żeby przesunąć tą opłatę targową, żeby ta uchwała weszła w życie dopiero z dniem 1 września. Żeby pozwolić tym ludziom najpierw dostosować targowisko miejskie, zainwestować w targowisko, a potem, że tak powiem, ich w cudzysłowie przenieść o te kilkanaście metrów dalej. I pan burmistrz się pozytywnie odniósł do tego postulatu? Rozmawiałem z panem burmistrzem Kordianem Kolbiarzem. Pan burmistrz powiedział, że w tym punkcie dotyczącym zmian opłaty targowej przychyli się do wniosku Komisji Urbanistyki, a także mojego. Tu mam taką właśnie petycję na dowód tego, że wpłynęło to pismo. Taka petycja obywatelska właśnie tych osób, którzy tam handlują. Uważam, że jesteśmy miastem, którzy mamy wspierać, pomagać ludziom. Jesteśmy wybrani w okręgach jednomandatowych po to, żeby stwarzać ludziom warunki do pracy i trzeba ludziom pomagać. Dlatego cieszę się, że burmistrz spotkał się ze mną i z przedsiębiorcą i stworzy warunki na to, że najpierw właśnie zainwestujemy na targowisku. Będzie to autopoprawka burmistrza, także cieszę się, bo uważam, że zmiany akurat w handlu w tym kierunku idą w dobrym kierunku. Najpierw my stwórzmy warunki jako miasto, zainwestujmy w targowisko, a potem po prostu wymagajmy, opłatę podnieśmy i wymagajmy od ludzi wtedy, jeżeli sami coś od siebie damy jako gmina Nysa.